Szkoła, nauka, codzienne treningi. Życie młodego sportowca to wiele obowiązków. Trzeba być zdyscyplinowanym. Wychodzimy o 6 z domu na przykład na trening, na 7 i wracamy po szkole, po dwóch treningach o godzinie 18-19 do domu. Później się uczyć, zmęczeni. No to jest ciężko, ale da się zrobić. Bo jak wiadomo, ciężka praca popłaca, a dowodem tego są sukcesy na koncie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Patryk i Jan to m.in. medaliści Mistrzostw Polski w pływaniu. Wicemistrz Polski w pływaniu. Brązowy medalista Mistrzostw Polski i srebrny ze sztafety. Wraz ze swoimi kolegami chłopcy mają za sobą udany sezon. Drużyna się zazębiła, praca się zazębiła i no mamy efekty tej pracy wspólnej. Wróciliśmy z 6 medalami z Mistrzostw Polski. Ogólnie KSZO, jako samo KSZO 8, ale uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego wrócili z 6 medalami. Z sukcesów cieszą się też uczniowie, którzy należą do juniorskiej sekcji piłki wodnej. W ostatnim tygodniu rozgrywaliśmy turniej młodzików w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym nasza drużyna bardzo ładnie zaprezentowała się, wygrywając wysoko 2 mecze. Młodzi pływacy i waterpoliści za swoje sukcesy doceniani i nagradzani są przez trenerów, nauczycieli, dyrekcję, a także władze powiatu ostrowieckiego. Cieszę się, że właśnie reprezentujecie tak daleko idącą motywację, siłę, wolę, bo to są te cechy ludzkiego charakteru z takiego najwyższego poziomu naszej osobowości. Wręczając specjalne dyplomy i podziękowania uczniom SMS-u, wicestarosta powiatu ostrowieckiego zadeklarował wsparcie dla tych młodych i ambitnych sportowców, którzy każdego dnia pokonują słabości i walczą o swoją przyszłość. Trenerzy doceniają wszystkich podopiecznych, jednak w tym sezonie szczególnie chcieli wyróżnić Jakuba Wilka, który borykając się z chorobą nie poddał się, ciężko trenował i pokazał, na co go stać. Troszeczkę się obawialiśmy o niego, bo to jest bardzo fajny chłopak, duży potencjał. I wystartował na Mistrzostwach Polski tylko na 1500 metrów. Niestety tylko 4. miejsce, ale aż 4. miejsce dla zawodnika, który ma cukrzycę. Więc to jest fenomenalna rzecz. Pomimo tego, że to 4. miejsce, ale punktowo w skali FINA to jest najbardziej wartościowy wynik, który uzyskał w chwili obecnej w drużynie. Teraz przed uczniami ferie, czyli trochę odpoczynku i regeneracji, a później znów ciężka praca, bo w tej szkole nikt na laurach nie spoczywa. Plany sportowców na nowy sezon są wyjątkowo ambitne.